podpisano umowę na opracowanie dokumentacji dla rozbudowy autostrady A4 od Krzyżowej do Legnicy. Gdyby nie doskonały rozwój gospodarczy Dolnego Śląska, Wrocławia, ale też Zagłębia Miedziowego i dużych aspiracji również południowych części Dolnego Śląska, nie moglibyśmy mówić o tak dużym natężeniu ruchu. I właśnie to powoduje, że podejmujemy takie decyzje o rozbudowie układu komunikacyjnego w województwie dolnośląskim. Rozbudowa ma potrwać do końca dekady. Dlaczego tak długo? Niestety te wszystkie inwestycje drogowe są bardzo czasochłonne ze względów także na różnego rodzaju nasze wewnętrzne przepisy i przepisy unijne. Ten czas, kiedy można było szybko budować, powoli się kończy. Nawet mam o to jak gdyby żal, bo coraz częściej Unia Europejska nie pozwala nam korzystać ze specustaw albo próbuje nam to ograniczyć, no co będzie ewidentnie wydłużało ten proces. Mam o to żal, ponieważ inne kraje miały swój czas, kiedy mogły tą infrastrukturę polepszyć i teraz blokowanie nas w szybkości, także według mnie czasami wygórowanymi normami ekologicznymi, no może być dla nas kłopotliwe. Politycy mówią o sukcesie. Dziś możemy mówić o sukcesie, bo podpisanie tej umowy to jest sukces, kolejny krok ku modernizacji A4. Rozbudowa autostrady A4 to inwestycja niezwykle wyczekiwana. Czekają na nią kierowcy z całego regionu i trzeba przyznać, że jest to spowodowane dynamicznym rozwojem regionu, czyli całego Dolnego Śląska. Ale jest to trasa niebezpieczna. Zbyt wiele osób straciło na niej zdrowie, zbyt wiele osób straciło na niej życie. Została wybudowana przecież jeszcze przez Niemców w latach 30. ubiegłego wieku. I trzeba przyznać, że teraz mówi się o jej rozbudowie, ale mamy wielką nadzieję, że słowa zamienią się w czyny.